Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony pomidorowy.pl i zapraszam was na kolejny odcinek z Crasha Bandicoot 4. W zasadzie to przed sesją następną chciałbym was poinformować, że niedawno wyciekły fajne ciekawostki na temat Crasha Bandicoot 4, najwyższy czas. A dokładnie dwie z nich są ogólnie w artbooku Crasha 4, więc zamieniajmy się teraz wszyscy w słuch. Więc jakie to są ciekawostki? Otóż już wam mówię. Pierwsza z nich jest taka, że Reaper miał być minibossem w ostatnim poziomie z wymiaru Komarze Moczary, ale z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego z tego zrezygnowano. Po drugie, Dingodal miał używać swojego miotacza ognia z Crasha Bandicoot 3 Warped, ale deweloperzy postanowili zmienić miotacz na broń wsysającą. Co nie wiem dlaczego coś takiego miało miejsce, no ale spoko. Po trzecie, miał pojawić się również poziom, w którym można byłoby grać i Crashem i Cortexem. Miał być tam motyw jazdy w wagoniku, ale z jakiegoś powodu Toys for Bob nie dodało tego poziomu w ostatecznej wersji gry. I to są te trzy ciekawostki, o których chciałem wam wspomnieć. A, no i jest jeszcze jedna ciekawostka, która mówi o tym, że ogólnie twórcy planowali jeszcze jedną maskę kwantową. To była właśnie maska numer 5. Ale z jakiegoś powodu, tak jak wcześniej i wyżej wymieniłem, bliżej mi nieznanego powodu, zrezygnowano z tej maski. Och, well. Co, zaskoczeni? No to teraz zapraszam do odcinka. Widzę podwójnie. No niekoniecznie, nie powiedziałbym, że widziałbym podwójnie. Witam wszystkich serdecznie w kolejnej sesji z Crash Bandicoot 4 It's About Time, albo Najwyższy Czas. I co? Zaczynamy sobie teraz poziomy bonusowe postaci. I po poziomach bonusowych zaczniemy sobie przy okazji poziomy retrospekcyjne. Myślę, że to będzie spoko połączenie. Tak więc bez zbędnego przedłużenia lecimy sobie z poziomem widzę podwójnie od doktora Neo Cortex. Jestem ciekaw, jak ten poziom się będzie prezentował, bo robimy to jakby trochę od dupy strony. Z tego względu, że raz, że jest łatwiej, a dwa, że zrobimy od najtrudniejszego do najłatwiejszego. Myślę, że tak to jest, że tak powiem, lepsze podejście niż takie, jakbym miał teraz prezentować, że zrobiłbym od najłatwiejszego do najtrudniejszego. I won't let me fail. I mean, fail differently. I mean, no, Crash! No, więc zaczynamy sobie z dosyć humorystyczną scenką, gdzie Cortex sobie po prostu pił herbatę. Można. Nawet trzeba, że tak powiem. Ja będę starał się robić tak, żeby nie zginąć, ponieważ chcę wam pokazać, że jestem w stanie normalnie zrobić poziom na relikt idealny na maksa. Będę się starał przynajmniej. Swoją drogą naprawdę, kurde, koncept tej sekwencji jest całkiem spoko. Muszę przyznać, że ten poziom naprawdę spoko wygląda. W sensie graficznie, ogólnie soundtrackowo, wiecie o co mi chodzi. Dobra, zobaczmy teraz co tutaj będzie. Tylko jedną rzecz jeszcze szybko zobaczę w urządzeniach audio. Musiałem sobie wyciszyć, bo nie chcę, żeby było echo zbytnio. Aha, dobra. Czyli to jest na takiej zasadzie, że musimy uruchomić wykrzyknik, żeby potem dostać się szybko tutaj. Aha. I kumam też, że to musimy się szybko do góry dostać. Dobra. Zestartuj poziom, już wiem na czym to polega. Widzimy się za chwilę tutaj. No w sumie mogłem tak to zrobić, jak tak dłużej na to patrzę, że mogłem to trochę logiczniej podejść do przeskoku tutaj. Tutaj na szczęście TNT było, tak więc uff. Nie ma tutaj nic strasznego. 35/129. No dobra, czyli mamy za sobą już większość z tych skrzynek. Teraz tylko nie zgiń. Wow. Kurde. Nie zgiń, a w sumie coś to wyglądało, jakbym kurde chciał zginąć. Muszę uważać z tym dashem. Nie! Dobra, o, dokładnie. Teraz będzie uwaga.
I teraz trzeba to sprytnie do tego podejść, czyli będziemy musieli zrobić tak, tak. O, dokładnie. Coś takiego. Idzie całkiem w pytę, muszę przyznać. Okej, reliktu idealnego na maksa już nie będziemy mieli tutaj, więc będę mógł sobie to poza anteną już zrobić. Ale przynajmniej zdobędziemy wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje, te wszystkie skrzynki. Przynajmniej fajnie by było, gdybyśmy zebrali. W ogóle dawno nie nagrywałem Crash'a 4 znowu. Troszeczkę się rozleniwiłem z tą serią. Więc dlatego teraz warto byłoby się na niej też ostro skupić. Żeby już później... za inne gierki się zabrać. No w planach mam sporo jeszcze serii. Jak widzicie już nawet na kanale Castlevania zaczęliśmy sobie. Dokładnie to Rondo of Blood. Tak więc no dzieje się. Bo już mamy serię z na przykład Harry'ego Pottera, z Raymana Redemption skończoną. Jeszcze teraz Revolution skończyć. I będzie cacy, tak myślę. Dobra. Oh yeah. O to chodziło. O. Świetnie. To niekoniecznie już było świetne. Ale przynajmniej dobre synchro było. Dobrze. 50 na 129. Teraz trzeba uważać na tego ziomka. Dobrze. Kurde. Co ja się będę oszukiwał? Dobra, jesteśmy teraz tutaj. O, dokładnie. Teraz opadamy w dół. Coś takiego. Why can't I be more reasonable like I am? Masquerade as me, will you? Well, I'm you from the future, you idiot! I'm not an idiot! You're the idiot! Idiot! Get him! Tak, i tutaj już mamy sekwencję Crash'a. W sumie to się nic nie zmieniło. Może z wyjątkiem tego, że mamy inne położenie skrzynek tutaj. I 17 zgonów, przez to, że Cortex sobie skakał jak chciał. I'm not a doppelganger! I'm... forget it! That'll shut me up! No tutaj mamy już troszeczkę inne położenie skrzynek, dlatego myślę, że zobaczymy, jak będzie dalsza część poziomu wyglądała i najwyżej wtedy sobie zrobimy za dwóch. Ale powiem wam szczerze, to jest kurewsko trudny poziom, żeby tutaj jeszcze zrobić to, co ja planowałem, czyli po prostu bez zgonu przejść. To naprawdę będę musiał obczaić ten poziom, jak mniej więcej się... w niego gra. O, dokładnie. No, nie dokładnie, bo nie trafiłem w skrzynkę, tylko w laser. Dobra, przynajmniej kurde mamy ten checkpoint. Albo łagodnie mówiąc, albo inaczej mówiąc, punkt kontrolny. Jakie łagodnie, co ja w ogóle gadam. Pijany to do domu.
No tego to nie przemyślałem. Dobra, mamy checkpoint wzięty, ale teraz wolałbym, żeby to coś wróciło z powrotem. O ile wróci. No nie wróci, no bo po co? Dobra, nawet nie będę próbował tam doskakiwać. Wiem, gdzie pominąłem skrzynki, więc po prostu lecimy dalej. Szkoda, myślałem, że uda nam się zrobić pełne 100%, ale no niestety 5 skrzynek mi zabrakło. I werdykt po prostu będzie taki, że tylko 3 klejnoty zbierzemy, prawda? No 3, bo nawet ukrytego nie udało nam się zebrać, więc pozdro 600, pozdro poćwicz, jakby to Nero powiedział. I zrobię to po prostu już poza anteną, jeżeli chodzi o skrzynki. Ewentualnie poszukamy jeszcze ukrytego klejnocika, no i zrobimy może ten klejnot do 3 śmierci. Ale to myślę, że pod koniec już tego odcinka nie ma czasu do stracenia, lecimy po prostu dalej. Bo będziemy siedzieć i siedzieć w jednym poziomie. A to do niczego jakby nie doprowadzi. Dobra, tutaj nam się udało już powiedzmy przejść, więc teraz pójdźmy gdzie indziej. I pójdźmy sobie... Jest tutaj poziom jakiejś postaci? Nie. Tutaj jest sekcja wolna od tych postaci, w sensie ten wymiar. Ale natomiast tutaj będzie zaraz poziom postaci. Tak jest. Znowu Cortex. Patrzcie znowu jak na niego trafiło. Błąd pokładowy. Ciekawe. Jestem ciekaw co tutaj będzie na nas czekać. Got to find that ship. If I only hadn't replaced my blaster's teleport with that hair dry function. Ale muza nas tutaj przywitała. Dobra, zobaczmy co to w ogóle jest za sekwencja. Gdzie w ogóle te skrzynki się pojawiły? Tutaj? Nie, tutaj nic nie ma. Dobra, no to spadamy. Chyba, że tutaj coś na dole jest. No, coś tu na dole jest. Aha. O kurde. Co my tu mamy w ogóle? Sprawdźmy może najpierw w górę. Ta góra chyba jest gorzej niebezpieczna, a dół z kolei? Dół z kolei ma te całe asteroidy. A, to w taki sposób musimy się dostać. Rozumiem. Tutaj uwaga na to pole. To takie kółko. Ale czemu akurat musiałem zostać zgniecony? No, teraz się fajnie udało tutaj przejść. Mamy checkpoint. Co tutaj mamy w ogóle w tej sekwencji? Tu mamy TNT.
Zniszczmy sobie. Kurde, zniszczmy, powiedziałem. I zobaczmy, co tutaj mamy. A, to tutaj mogę w taki sposób się przedostać. Oj, niewidzialna platforma. A, te łby kapuściane tutaj są. Ale już ich nie ma na szczęście, więc jest gitara. To byłby idealny poziom dla tego, dla Kapunała i dla Crasha. Bo tutaj byłyby sekcje ze spowolnionymi. Wiecie, że można byłoby spowolnić platformy tutaj, nie? Tu w ogóle ta literka C przypominała mi, jakby to był checkpoint. Może to jest w sumie, te drzwi może oznaczałem taki checkpoint. Kto tam w ich wie? Wiem, że na pewno już nie będziemy mieli klejnociku za te, za trzy śmierci, bo... Bo dlaczego mielibyśmy go dostać, skoro zginęliśmy cztery razy? Kurde, ale tu ciężko jest się dostać. Dostanie się, kurde, tutaj na drugą stronę naprawdę graniczy z cudem, powiem wam szczerze. I nie wiem, jaki ja muszę pokonać dystans, żeby tam doskoczyć. No, nareszcie się udało. Aku straciłem, bo czemu by nie? No, i o to chodziło. Dokładnie tak. Teraz uwaga na tego ufoluda. No właśnie, uważaj i kurde, wleć w niego. Najlepiej. Dobra, walić tamto życie. Serio, jak będę chciał, to sobie później zrobię 100% z tego poziomu. Po prostu teraz grzejmy lepiej do przodu i nie ma tutaj czasu do stracenia. Chociaż w tym wypadku to powinienem tu się dostać. A, to mogę w taki sposób zrobić. Ale to nie wiedziałem. Myślałem, że to jest na takiej zasadzie, że tutaj jest taka opcjonalna ścieżka. A tu widać, że się znowu pomyliłem. Ship launch in 10, 9, perfect 3. No i teraz mamy sekwencję Crasha. Na tym się jakby już skończyła sekwencja Cortexa. I to jest w zasadzie to, co już widzieliśmy, aczkolwiek chcę zobaczyć, czy się coś tutaj pozmieniało.
Na razie z tym owocem łampa to wiem, że wyglądało wszystko tak samo. Tego życia nie pamiętam, żeby było. Tego niestety tutaj nie pamiętam, więc pewnie niektóre skrzynki zostały pozmieniane. No, tutaj co nieco się pozmieniało, to muszę przyznać. Dobra, tutaj te cztery skrzynki to też już olewamy sobie. Nie ma sensu. Checkpoint. Pyk. Pyk. Wcisnąłem w lewo. Czemu Crash uderzył w nitro? On jest jakiś upośledzony czy co? O, jest runda bonusowa. Ciekawe, czy ona się jakoś super zmieniła od tamtej rundy bonusowej z normalnego poziomu. Ale z tego, co widzę, to chyba nie. Dobra. To sobie zginiemy i najwyżej ja to już tutaj zrobię, jeżeli chodzi o 100% skrzynek, to poza anteną. Więc przejdźmy już po prostu do poziomu. Tutaj co nieco się widzę pozmieniło, bo tej sekwencji już nie pamiętam. Było tutaj chyba więcej laserów w normalnym poziomie. A tu ich jest trochę mniej, przynajmniej ja tak dostrzegłem. Mówię, mogę też nie pamiętać, dlatego że no dawno były odcinki z tych wymiarów na Bermuguli. Więc też niezbyt dużo pamiętam. Ale wiem tylko, że to mnie już bardzo triggeruje. 19 śmierci, kurde, no dzisiaj to ja mam pecha, nie? Co do tej gry. No, tak to powinienem zrobić od początku, a nie tak jak wtedy, kurde, zrobiłem. Na pałę i później się dziwię, że ja ginę. Na pewno 230 skrzynek nie będziemy mieli, to jest pewne. Ale może, hej, wyjdą z tego dwa klejnociki, może te trzy. Kto wie, może po drodze będziemy mieli sporo owoców łampa. Chociaż to wątpię, bo tam już mamy zakończenie poziomu, więc... Tia. Sorki, że ja też jestem taki mało rozgadany, ale powiem wam szczerze, też nie wiem, co ja mogę za bardzo powiedzieć, bo ja też nie chcę robić wymuszonego komentarza, wiecie o co chodzi. Po prostu wolę w niektórych kwestiach przemilczeć, niż żebym gadał od rzeczy. No, niewiele nam brakuje, niewiele nam brakowało do tego za 80% tych łampasów. Ukrytego dalej też nie udało nam się zdobyć, tak więc no... Pierwsze dwa poziomy uważam, że dosłownie porażka, nie? Totalna porażka. Po prostu gorzej być już nie może, jeżeli chodzi o te pierwsze dwa poziomy. No. Tak to właśnie wygląda, więc możemy sobie już stąd iść. I tutaj mamy poziom zablokowana droga. Zobaczmy, jak ten poziom nam pójdzie. Mam nadzieję, że chociaż poziom Dingo Dyla pójdzie nam o wiele lepiej niż pierwsze dwa poziomy tych postaci. Ja to mam jeszcze o tyle przesrane, że ja będę je robił poza anteną i będę robił je na relikt idealny na maksa. Tak więc wiecie, ja tu będę jeszcze gorzej cierpiał, ale... Tu przynajmniej będą jakieś kroki poczynione do przodu, żeby skończyć tę serię, bo serię zaczęliśmy sobie jeszcze w październiku, mamy zaraz grudzień, bo nagrywam to 22 listopada. A fajnie byłoby jeszcze w listopadzie to skończyć, ewentualnie na początku grudnia. I zamknąć tego Crasha 4 na 106%. Ja się nie poddam, nie ma takiej opcji.